Okej, to co? Chyba możemy zaczynać. Dzisiaj miałem wam nagrywać filmik z Paladyna, z klikania lożków. Powody są dwa. Po pierwsze, szukałem tutaj w ogóle dzisiaj jeszcze przed nagrywaniem tego odcinka, którego jednak nie nagrałem, dlatego to robimy na streamie. Szukałem tutaj lepszych runek, mam już 20% na broni. Mam też tu po 19 i ta ma chyba 20 dokładnie. Natomiast... okazało się, że itemki mi zaledwie, tu mi poleciała klata na 3 staty i dała mi zaledwie 20 statystyk i widziałem, że inne itemki też mi tyle dają około, a że jutro, bo tutaj dla ludzi z YouTube'a, bo to też będzie na YouTube'a szło i my to robimy w czwartek, jutro jest event epicki, no to wypadałoby jeszcze, wiecie, troszeczkę tego palka podekspić, żeby na evencie epickim więcej zrobić, powiedzmy. Żeby lepsze itemki po prostu nam leciały i jeszcze więcej lochów pocisnąć, więc sobie dzisiaj porobimy to, na co mamy fajne procenty. Drugim powodem jest to, że mamy level up z kalendarza, także dobrze będzie, wiecie, jeszcze wbić kilka leveli i dopiero to odebrać. To jest druga sprawa. I co? No i tyle. Może wam tu pokażę to też pod odcinek. Tu jak widzicie już mamy same platynki. Tak na dobrą sprawę, brakuje nam tylko jeszcze jednej, ale ostatnio ładnie nam to poszło, ładnie te ulepki zaczęły sypać. Możemy mieć już 20% na brońce, no to to już sobie ogarnąłem. I co więcej, tu się za wiele nie zmienia, złapałem jeszcze syrenię, żeby jakoś tam wzmocnić staty. Czarny gemik mi poleciał następny dzisiaj po południu, więc w sumie niedawno. Także tu podmieniłem za HP, no ale mamy 3 te czarne gemy, więc to nadal nie jest jakoś... giga dużo. No i tyle, więcej się tu nie pozmieniało. Od jutra jest chyba event twierdzy, jak dobrze pamiętam, to może się tutaj twierdzę na 15 skipnie. W ogóle będę chyba w top 10 osób na 50, która będzie miała 15 salkę, nie? W sensie mi chodzi o szybkość. Także no tutaj koledzy, bo mi nigdy ta twierdza jakoś giga dobrze nie szła. Dzisiaj, no dzisiaj mam amsik level z kalendarza. I więc no jakoś tu chłopaki się nie starają z tymi twierdzami. Jutro nie ma twierdzy, za tydzień dopiero? A, aha, no to lipa. To już się przygotowałem, że może skipniemy na tą 15, ale dobra, trudno. Tutaj to chyba trenerka coś ostatnio popodbijałem, no ale no, od ostatniego odcinka się za wiele nie pozmieniało, tak czy inaczej. Wiedźma już dzisiaj, podejrzewam, wieczorem będzie miała następny scroll, w sensie no już skończymy, także jutro pewnie będzie. Ta ręka nam nie idzie jakoś szybko przez to, że teraz ulepki kupujemy, głównie, bo tak mi się sypnęło, ale 2% lepsza runka. Jeszcze broń wymieniłem na ostatnim evencie epickim w niedzielę. Dlatego mam troszeczkę lepszą, to już po tym klikaniu epickim ostatnim. I wszystko, możemy jeszcze obejrzeć portale, bo tu mam jakieś pozapisywane dla was, co się wydarzyło przez ostatni tydzień. Siemanko Perty. Tak, bo ja skipowałem amsik kalendarz, no dlatego ja mam innego dnia. Ja robiłem tutaj, ja tu od początku skipuję chyba, jak dobrze pamiętam. Także może się to różnić, jak ktoś odbiera codziennie. Jakieś tam delikatne skipki były robione. Dobra, to było 11 lutego, tu mamy 13 i wczoraj, czyli 15. Ale to jakieś dobitki, powiedzmy. Zróbcie sobie konta na moim serwerze i dajcie sobie spuścić w pierdol w tym walentynkowym secie. No jest to jakiś pomysł. Zawsze możesz jakiegoś kolegę poprosić, żeby zrobił konto i coś tam spróbował zdobyć dla ciebie. To może nie być takie głupie, jak masz problem, żeby ogarnąć. No ale najlepiej, mówiłem już wczoraj, jak ktoś gra na starym serwerze, to na jakichś niskich levelach tego poszukać. W jakichś gildiach z niższymi levelami, tu w ogóle jak close. Bo takie osoby najprędzej to zdobędą, zwłaszcza w tym okresie. I w ogóle się też dowiedziałem, to taka ciekawostka, że nie ma zwiększonej szansy na drop tych walentynkowych epików teraz jakby, od poniedziałku do czwartku. Dropiły tak, jakbyśmy nie mieli eventu epickiego. Dopiero jutro będzie razem z eventem epickim zwiększone. To taka ciekawostka. Dobra, portal możemy spróbować, ale go... chociaż czy jest sens? Raczej tak, bo my i tak dzisiaj nic nie zmienimy. Tak mi się wydaje, ale to jest mag, raczej go nie zrobimy. W sumie można skipnąć, no właśnie. Jutro może go machniemy, jak już powymieniamy itemki. Okej, zaczynamy. Klikando. Jakieś delikatne.
Widziałem, że procenty są naprawdę fajne. Zrobiłem już tu skana przed odcinkiem. I może zaczniemy tak. Może wyczyścimy to, na co mamy fajne te procenty. Czyli zaczniemy. Mam tak, Hemoridor 3.30. Mam opuszczony wartownik. On mi w ogóle da dużo expa. To jest ten. Na niego mam też 3.30. Na Valkyrie mam 5.5. Na wieżę mam 5.5. Na szkołę magii mam 5.7. Na smoczy skarbiec mam prawie 8. I na dom strachów mam prawie 8. Także procenty są niezłe. Dobra, ale polecimy po kolei na razie. I potem znowu najwyżej skana zrobimy. O, właśnie. Tego nie będziemy oglądać, bo to chyba nic ciekawego. Mamy następną klatę, to sobie zostawimy może. Okej, okay. I co teraz? To teraz może tego wartownika machniemy. 420 level. Ciekaw jestem, kogo my mamy kolejnego. Kolejny, chociaż na paladynie to my go raczej nie zrobimy. Wydaje mi się, że na paladynie nie będzie padał jeden za drugim. Siemanko Samot, witam cię serdecznie. O, i mamy to. I teraz mamy Woja. Czy my tego Woja też nie machniemy? Dobra, nie ma co. Obejrzymy może to. Najwyżej na skanie sprawdzimy. To był też wojownik. Co tam słychać Samot u ciebie? Czemu cię nie było tak długo? Zauważyłem, jak się co niektórym ferie pokończyły, to w ogóle ich nie ma. Na streamie. Fajnie, fajnie to widać. Jak takie osoby, co były codziennie, nie mówię, że ty konkretnie, ale są takie osoby, co były na każdym streamie, odkąd od poniedziałku w sumie, jak im się ferie skończyły, to od razu ich nie ma. Cała karczma powinna ci paść? Nie no, Black Wolf, trochę odleciałeś, ci powiem, wariacie. Dobra, nic nam tu nie dropnęło. Co tam jeszcze było? Valkyria pamiętam. Dobra, no to są takie gówno lochy, co mi nie dają za dużo exp, ale to tak na początek. Żeby się tego pozbyć. To możemy zamknąć, pamiętam. Dokładnie. O, osiągnięcie. Zawsze to jakieś statki nam wpadną. To też będzie do kibla. Szkółka wróciła, to trzeba było się pouczyć. O, no właśnie. Czyli dobrze jednak mówiłem. I tego jeszcze możemy ubić. A nie, to nie ten. Dom strachu. Gdzie jest ten dom strachu? Tutaj. Sztućcowa głowa. To jest maguś w ogóle. Tutaj to chyba pójdziemy dalej, dokładnie. Mamy 2.96. Może się uda, chociaż nie chcę mówić, bo no jesteśmy paladynem, ale może by się nawet udało dzisiaj ten 300 dobić. Nie chciałbym tego robić z kalendarza, bo wiadomo, że z kalendarza to jak jakiś frajer totalny. To już lepiej by było 301 wbić, ale być może. Tu chyba się na następ... chociaż nie wiem w sumie. A ile w ogóle Dexon tobie jeszcze ulepek brakuje na EU1? Bo ja mówię, mi to poleciało ostatnio bardzo ładnie. W sensie, no praktycznie same ulepy trafiałem. Wczoraj mi się trafiły kible i dzisiaj mi się przedostatnie trafiło. Siemanko, Wiktor. I też ostatnio przez niestety moje giercowanie w Hogwarts Legacy dwa razy kupca pominąłem. W sensie pominąłem. Odebrałem kilka godzin później niż mogłem. Dobra, ten to już chyba nie padnie. No ale cóż, coś za coś. Okej, co my tu jeszcze mamy? Tak, to pokonałem. Wieża jeszcze, może jakiś itemek fajny dostaniemy. Na wieży mamy 5.5. Tego pokonałem. Dobra, to z takich wyższych lochów wszystko. Tu mamy coś na wszystkie staty. To rozmontowanko z bomby. Kolejną wieżę bym popchnął. To jest dopiero 88, dokładnie. Tu wisior też na wszystkie staty, on mi się nie przyda. O, tu mi się przyda, tylko chyba dokładnie muszę runkę zamienić. Ostatnio mi też jedna osoba dopiero na streamie powiedziała, to chyba była na ostatnim streamie z Epika, który zresztą też wleciał na kanał, że miałem bodajże 13% bonus z run na PZ, że tak to wymieniłem i faktycznie tak było. Nie zauważyłem tego w ogóle i też nikt mi w komentarzu nie napisał, że coś tam pojebałem z wymianami. No ale zdarza się. U mnie to jest standardzik. Runkę na broni. Ogień 20. Ja wiem, że na te nowe lochy tutaj runki, wiesz, no na przykład na tego ogień jest słaby. Janko Krystek. Ale
No nie będę zmieniał run pod takie gównolochy, bo to i tak mi daje tyle expa co nic. To i tak padnie prędzej czy później. Czy mogę już mieć 5% runkę na HP? Bardzo możliwe, nie sprawdzałem szczerze mówiąc. O, jest jakaś brońka dla zwiada, zobaczmy. Plus 45, sympatyczna. Runę co prawda musimy zamienić, ale 45, no rozrzut w sumie lepszy niż mamy. Dobra, nie ma tragedii. No, jakby to był jakiś loch, co mi daje 300 milionów expa, to bym mógł się pobawić, ale takie coś to nie ma co. Okej. Ty, no ładnie pada ta wieża nawet. Szkoda, że nam ciągle lecą itemy na 300, ale... Ale nie ma tragedii, jak mam być szczery. Czy zaczarowałem tą broń kuni? Tak, tak, no, zrobiłem to. Jeszcze się upewniałem właśnie. To jest już 91, okej, jeszcze 9 wież do końca. Zobaczmy, 296 level, jeszcze 4 byśmy potrzebowali wbić. Jak masz 20% w broni, to możesz już mieć 5% na HP? No może, może. Ale ja tego nie zmieniam co chwilę, jak już mam 15%, to nie śpieszy mi się jakoś. Jak mam być szczery. Dobra, tu może nie na razie. Zobaczmy tornado. W tornadzie też coś tam powinno pójść. Buciki do wiedźmy idealnie. Sporo mamy w ogóle tego golda. Tu możemy dobić do 2400. I resztę w siłkę pójdziemy. Tego HP mam mało. Ostatnio powymieniałem te gemy. Teraz jeszcze gemy na HP wymieniłem na czarne i tego HP nie mam za dużo, ale chyba nie ma tragedii. Dobra, lecimy dalej. Która broń na magu lepsza? 815, 1345, średnie 1080. Czy na podstawie zmian w ciągu... A, tu nie mogę. Czekaj party, już ci odpowiadam. Czy na podstawie zmian w ciągu ostatnich 2-4 lat uważasz, że ta gra poszła w lepszą czy gorszą stronę niż była kiedyś? Moim skromnym zdaniem w gorszą. W sensie, wydaje mi się, że zbyt próbują to wszystko przykombinować, zwłaszcza ostatnio. Jednak myślę, że ludzie, którzy w to grają od lat, lubili tą gierkę za to, jaka była, nie? Czyli prosta gierka przeglądarkowa, bez żadnych tam fajerwerków, żeby można było sobie w wolnym czasie poklikać, czy tam, wiecie, jakiś ataczek zrobić, jak masz akurat wolną chwilę na telefonie i tak dalej, nie? A tu jakieś legendarne lochy, jakiś... Ten legendarny loch to się w ogóle chyba nazywa interaktywny, jak się nie mylę. Chyba tak go określają. No nie wiem, czy to jest najlepszy. No i przede wszystkim to przyspieszenie gry, nie? To się w ciągu ostatnich, wydaje mi się, no tak właśnie 2-3 lat około zmieniło. Że kiedyś 200 level wbijałeś naprawdę długo, a teraz 200 level możesz wbić w 2-3 dni, nie? To też nie wiem, czy to jest akurat zmiana na plus za bardzo. No i ta zmiana maga to tym bardziej. Dobra, na razie chyba tornada nie klikniemy. To możemy jeszcze zeskanować, zobaczyć sobie. Okej, mamy tak. Mamy jeszcze tu do ubicia trochę. Fałszywiusz Lochard. 5,5%. Jak najbardziej. Ty, może dzisiaj się uda ten 300 wbić. Tu mamy jakieś buciki, plus jeden tylko, ja to możemy od razu do kotła. Od razu podbijemy trochę siłkę, w sumie to na jutro powinienem golda zostawić. No to jak nam jakaś wieża, chociaż wieża mi już nie padnie, 0,05%. Dobra, to zawki zostawimy, a jutro się jakoś ogarnie. I dalej, karczma mrocznych sobowtórów, to co wam mówiłem. Na tego mamy jeszcze 2%, to on nam da jeden level. Nawet ile nam tu potrzeba do levela? No, prawie jeden level. Nie ma tragedii. Zmiana maga to chyba moim zdaniem ich największy flop od dłuższego czasu. Moim zdaniem zmiany na przestrzeni lat są kozak poza areną. Gra robi się skomplikowana, ale w sumie jak ktoś gra już x lat, to i tak mało ma co robić na końcu. Chociaż uważam, że mag to faktycznie nowa klasa, powinna być jakaś kamieniara czy coś. Nie, no tak, te kamienie mogą być fajne,
mogą sprawiać jakiś fan dla co niektórych. Aczkolwiek, no nie żeby to zmaga robić coś takiego, tylko właśnie nową klasę jak już, to prawda. Znaczy nie wiem, no na pewno wydaje mi się, że twórcy się starają tak jakby, wiecie, nie zostać w tyle z tą gierką. W sensie Shakes uważam, że jak na grę przeglądarkową ma naprawdę duży sukces, odniósł tak ogólnie rzecz biorąc. Dobra, cyr grozy teraz. I oni jakby nie chcą zostać w tyle i zauważcie, że dużo rzeczy jest ściąganych tak jakby z innych gier, tylko w jakiejś ewentualnie innej formie czy coś takiego, no nie? No i nie wiem, czy to jest do końca dobre. Powinien zostać taki zachowany balans, że to jest jednak gra przeglądarkowa i nie ma co z tego robić nie wiadomo czego. Jakiegoś RPGa czy coś. Bo to już... No legendarny loch to jest w ogóle moim zdaniem rzecz, której, mimo że to jest dla mnie fajne, dla kontentu, dla streamów i tak dalej. O, dobra, siedzi. To moim zdaniem coś takiego w ogóle się nie powinno w gierce pojawić, a na pewno nie w takiej formie, w jakiej jest. Kurde, no plus 104, to my się tu przebierzemy, jeżeli chodzi o bronię u pachołków, bez weekendu epickiego w ogóle. Co prawda na wszystkie staty, no ale 104 to już jest dużo. Wymieniamy to oczywiście. Chyba wszystko git, chyba nic nie zjebałem. Jak mam to w zwyczaju. Pyk, 19%, zaczarowane. Dobra, mamy 2,98. Lecimy dalej. W ogóle mam jeszcze na król... Bo tak, na 13 piętro mam 0,17. To już chyba lepiej poczekać na event epicki i to sobie kliknąć jutro. Natomiast na Esteros mam 0,37 i tak się zastanawiam, czy to klikać dzisiaj, czy już poczekać na dzień jutrzejszy, ale to dobra, zaraz zobaczymy. Na razie to tą 300 chcę wbić, koniecznie. Może jeszcze tego woja się uda ubić i sprawdzimy procenty znowu. O, no to też by nie było głupie, Kakir, masz rację, żeby zabójca takie dwa kamienie miał. No w ogóle, powiem wam tak, jak ktoś się mnie pytał, zresztą kto siedzi na streamie często ten wie, jak ktoś się mnie pytał, jaką klasę uważam, że kolejną dadzą do reworka, to ja zawsze w ciemno odpowiadałem, że wojownik. Bo wojownik się w obecnych czasach shakesowych, że tak powiem, nie odnajduje zupełnie. I jego bym na pewno jako tako zreworkował. 25, no nie ma sensu. Raczej. A tu kurde mag. Nie wiem. Dziwne to dla mnie. Dobra, sprawdzimy jeszcze raz procenciki. Cyrk grozy, dama z brodą 0,55. I na Esteros mamy 0,42. I ten cyrk grozy da nam prawie level. No spróbujemy to ubić, no. Nauczony doświadczeniem wiem, że te procenty w strefie mroku nie są chyba do końca ok. Co mają zrobić z wojownikiem? Nie wiem, Black. Ja nie jestem z działu projektowania games. Boże, co ja mówię? Z działu projektowania gier firmy Playa Games. No ale coś powinni, nie? Skoro wymyślili coś takiego dla maga. Jakieś kurwa kamienie, fajerwerki, biją się, nie wiadomo co się dzieje w tej walce, nagle jest koniec walki, zresztą odsyłam do dzisiejszego filmu. Bo ja mówię, no ja tam siedziałem, patrzyłem na ten monitor i nie wiedziałem co się dzieje w ogóle. Skoro coś takiego potrafią wymyślić, to wydaje mi się, że i wojownikowi coś tam są w stanie dorzucić, nie? Żeby się jako tako odnajdywał. Dobra, mamy to. I teraz mamy Magusia. Z magiem już może być problem. Tu mamy... A, dobra, co ja patrzę? Tutaj. Plus 39, no nie najgorsze. Okej. Okay. To co? Maga raczej nie ubije, ale sprawdzimy to. O kurwa, my na niego mamy 4%. Co jest? Ja myślałem, że mag to będzie blok. No ale już jest w gierce klasa dwuręczna. W sensie, no zabójca, nie? Że tak jakby bije
na dwie ręce. Ja wiem, że tobie chodzi pewnie o jakąś broń z takimi większymi obrażeniami, nie? Coś takiego jak był w Metinie, Voibody i Mental, że Body się chyba posługiwał tą małą bronią, a Mental tą taką dwuręczną, większą i więcej bił, jak dobrze kojarzę. Ty co, ja się nie spodziewałem, że my na niego będziemy mieć 4%. What a shit. Jaka według ciebie jest najmocniejsza i najsłabsza klasa? Jak mam być obiektywny, to najmocniejsza obecnie jest, najmocniejszy jest łowca demonów. Przez to, że jest giga dobry w PvP i jeszcze zajebiście czyści lochy. Dobra, mamy to. Mamy 300. I mamy osiągnięcie. Wydarzyło się to. WTF. Jeszcze przed weekendem epickim. O, fajnie, fajnie. Chociaż coś nam się udało. 300 poziom na paladynie. Nieźle. Natomiast najsłabsza... To w sumie ciężkie pytanie, jak mam być szczery. No i... Nie wiem, czy nie paladyn, ale znowu paladyn w lejcie oddaje. Ale przez to, że paladyn tak wolno progresuje, to jest naprawdę drogi, żeby utrzymać się na równi z topką. Nie wiem też jak druid, nie wiem jak powiedzmy, bo teraz ten nowy druid będzie. No ciężko mi teraz najsłabszą wytypować, odpowiadając na twoje pytanie. Możecie wy napisać, jaka jest waszym zdaniem najsłabsza klasa. Zobaczymy. Może się będę odnosił na czacie. Dobra, kogo my teraz tutaj mamy? Jakiegoś zwiada. Ten zwiadek by też nie padł? 0,68 mamy na tego zabójcę. No kurde, no kliknąłby jeszcze, nie? Coś tu jeszcze klikniem. Dlaczego by nie? Imo najsłabsza zabójca, ale to tylko i wyłącznie ze względu, że trzeba szukać dwóch klejnotów, jak i dwóch broni. No tak, ale nie powiedziałbym, że zabójca jest najsłabszy. Tak już nie patrząc z perspektywy grzybowej, nie? O, zobaczcie jak szybko. I mamy 301. Znowu coś na zrękę. Patrzcie, za każdym razem jak dodają nowy trinket albo nowy pierścionek, albo chyba w ogóle coś nowego z gabinetu magii, to jest zbugowane i się nakłada tekst jeden na drugi. Jak dochodzi coś nowego z legendarnego lochu, albo teraz te walentynkowe, to jest non-stop jeden i ten sam bug. Ale tu to akurat mi się nie przyda. Dobra, co my teraz mamy? Teraz mamy żartownisia brońka. Reselive już nie można. Można było zdobyć tylko we wtorek. Chyba we wtorek były walentynki. Tylko w ten jeden dzień. No właśnie, no w sumie zapomniałem o tym wojowniku, bez kitu. Że jako taką najsłabszą, jakbym miał typować, to może to być wojownik. Obecnie. Coś w tym może być. Sianko Baby Driver, siemanko Demiens, witam, witam. Dobra, no będę skanował co chwilę, bo jak my tu w końcu spadniemy poniżej 0,30, to już nie ma sensu tego klikać dzisiaj. No właśnie, 0,27 na brońka. Mamy na królową matkę 0,43, ją jeszcze możemy spróbować kliknąć. To nie są duże procenty, ale no może by się udało. Trochę grzybków tu możemy jeszcze zmarnować. I wtedy sobie odbierzemy level upik z kalendarza. Ona mi da w ogóle level? Ty, nie da mi. Trochę będzie brakować. No niedobrze. Które konto najbardziej zgrzybione, ale pan Adam, chodzi ci o moje konta? Mi dziś Lilary siadł na 0,75 za szóstą próbą? O, to gratulacje. Wiesz co? Wszystkie podobnie. Tak jak mam być szczery. W sensie, no wiadomo, na Magusiu jest najwięcej grzybów, bo Magus jest najstarszy, nie? Z tych wszystkich kont. Ale tak ogólnie to na wszystkich raczej podobnie lecę. Na Paladynie już, na żadnej chyba innej klasie nie wydałem tyle grzybów, co na Paladynie. Do tego poziomu, do powiedzmy 300 levela, plus minus. Bo próbuję tutaj, oj nie to,
Próbuję tutaj jako tak ogonić levelowo topkę, ale no... Sami widzicie, jak to wygląda. O kurwa, ty. Padło od razu. Wystarczyło reloga zrobić. Siemanko, rolnik, witam cię. Brońka, ale... Ale nie najlepsza chyba. W sensie nie wiem, czy ja mogę trafić lepszą teraz, ale... Może dlatego... O, Barbarowi wymienię. I wtedy jutro, jak będę szukał itemków epickich, to tylko dla siebie będę szukał broni i reszty. Bo pachołki mają w miarę świeże po dzisiejszym dniu. Możemy tak zrobić. Niech będzie. Tylko musimy runki wymienić. I sobie odzyskamy klejnocik, 19% i od razu A, ja nie mam golda. Jakieś tornadko może, coś tego? Ej, nie dostaliśmy za nią za duże expa. Myślałem, że może jeszcze nam się uda... Chociaż dobra, wiecie co? To zaczarujemy za pamięci. Może jeszcze tym tornadem jakoś dobijemy 302? Powinno się udać. Tak już na sam koniec, żeby dopchnąć. Jutro będzie event Wiedźmy, no ale niestety EU1 nie obowiązuje, że tak powiem. Bo jeszcze nie mamy wszystkich zwoi. Te walentynkowe lepsze są? Nie, to są zwykłe itemki epickie. Tylko po prostu w szacie graficznej, powiedzmy walentynkowej. Ale nie mają żadnego boosta do statystyk. Na odcinku Demiens grałem. Odcinek nagrałem z tego, żeby pokazać, jak to działa mniej więcej. Ale totalnie nie ogarniam tego nowego maga i nawet mi się nie chce w to zagłębiać, jak mam być szczery. Także bez sensu. Co tam neutral kumplu sympatyczny? A bardzo dobrze, rolniczku. Jakoś leci do przodu, jak widzisz, tu coś klikniemy, tu jakąś aweczkę zrobimy, no i tak się kręci, nie? A co u ciebie ciekawego? Czemu cię nie było tyle? Możesz napisać jak chcesz, oczywiście. Pewnie się szkoła zaczęła, tak zgaduję, ale... Ale no wiecie. Tak, właśnie ja też o tym zapomniałem wspomnieć w tym odcinku środowym, że... Zobaczcie, teraz dla takiego łowcy demonów jedynym blokiem w lochach jest tak na dobrą sprawę mag, no nie? No i jak ten mag nowy by wszedł, to już nie będzie tego bloka. To już łowca demonów będzie mógł iść dalej, tak jakby. Jeśli to oczywiście będzie wszystko tak dziać. Nie wiem, no to jeszcze dzisiaj w ogóle pomyślałem o tym, że przecież środowiska pupili, nie? Ogólnie walki w pupilach. Przecież tam też są klasy postaci, te trzy podstawowe, nie? Mag, wojownik i ten. To oni tam też by to musieli zmienić. To nie wiem, no dla mnie to jest w ogóle bez sensu ruszać trzy podstawowe klasy. Dobra, czekajcie, bo my tu już tego tornada nie możemy zrobić. Ale może byśmy coś jeszcze kliknęli tak na dobitkę levela. No mamy na tego bronka 0.32, kurczę. Oj, nie to konto. No i nie wiem. W sumie teraz to już bym awką chyba dobił, a może... Chociaż nie, tutaj to my nic nie zrobimy raczej. Jakimś środowiskiem to dobić. No chciałem jeszcze to odebrać teraz, nie? Dobra. Spróbujemy to ubić. Ale to już będzie ostatnie, co próbujemy. To jest wojownik, no kurczę, jakby Kunegunda tutaj coś podziałała, to... To może i by wpadło. Od którego levela się stojak dropi? Jak zdobędziesz 1000 runy w zarządce areny? To wtedy masz szansę w zbrojowni dostać stojak. Chłopco pupila atakuje, a tu jeb mu jakiś kamyk? No tak, tak to chyba działa teraz na becie w ogóle, bo tam widziałem jakieś screeny. Także no jest jak jest. To przecież większość lochów tak samo ma te podstawowe trzy klasy postaci. To w ogóle jest zaburzenie całej gierki, która powstawała tyle lat. Zmianą jednej z trzech głównych klas postaci. Kiedy z kopalnią lecieć do 20? Na pewno dopiero jak wbijesz twierdzę na 20. W sensie najpierw wbijasz twierdzę na 15, potem kwatery na 15.
potem twierdzę na 20 i akademię na 20. I dopiero wtedy moim zdaniem warto jest lecieć kopalnie. Bo kopalnie prędzej czy później tak zrobisz, a tego expa, którego na przykład z akademii stracisz w tym czasie, już nie odzyskasz, no nie? Więc takie jest moje zdanie, że kopalnie dopiero po... O dobra, mamy to. Dobra, już tu nic nie ruszam, tu mamy zwiad, ale już... Kurwa, chociaż no kusi sprawdzić procenty jeszcze na niego. Proszę, żeby były małe, bo ja już tu nie chcę nic ubijać. Chcę już zakończyć na dzisiaj. Ale korci mnie. 0,53, no kurwa, no musimy to kliknąć, no. 0,50 to aż wstydnie kliknąć. I potem mamy maga. Ciekaw jestem, jak z tym magiem. Na ostatniego były 4%, nie? Jakoś ci magowie są łatwi dla nas, nie wiem czemu. Może na lochy zostawiam starego maga? Wątpię. Skoro w pupilach na becie już jest ten nowy mag, tak jakby, i w pupilach jak walczysz z innymi pupilami, to są te nowe animacje kamieni, to w lochach raczej tym bardziej tak to będzie wyglądać. No dawaj, dawaj. Mało uników z twojej strony, jakieś tutaj kryty Magusia, kryty Kunegundy, jakiś fireballek elegancki z naszej strony i łatwiutko to pada, mówię wam. No proszę cię. Nie bądź taki. Trzymaj się, Kakir, trzymaj się. Udanego oglądania. A właśnie, bo ten mecz jest o 19, tak? Szkoda, że Liga Europy jest wcześniej. O, dobra, mamy to. 303. Co tu mamy? Dla wojowniczka coś. Plus 43, bardzo fajne. Sympatyczne nawet bym powiedział. Dobra, no sprawdzam co chwilę, bo to już są ostatki. Ciekaw jestem tego maga. Na maga 1,5% będzie jak nic. No byłeś blisko. 1,80. Nie wiem czemu my mamy takie wysokie procenty na tych magów. To jest dla mnie lekutko dziwne. A na Włodka mamy 0,23. No też nam wzrosło. Chyba na starcie było 0,10. Ale to już jutro na spokojnie. Dobra, to nie było trudne. Wszystkie CA, już dzisiaj nie mam rozmontowań. No trudno, to trzeba wywalić. No i zobaczmy, ostatni to jest wojownik. O kurde, na ostatniego mamy 0,16. Tylko znowu jesteśmy w tej sytuacji, że trzeba level dobić. Za 17 minut warta nam się kończy i wtedy by można awencją to zrobić. No ale dobra, no spróbujemy jeszcze tutaj. To jest dosłownie, no ze trzy... O, dobra, siedzi. Kurwa, i kolejny wojownik, no. Za jakie grzechy. Siądzie? Siądzie, ale jutro. O! O! Teraz maguś? Dobra, mamy to. I dobra, wszystko. Nie ma co już tutaj klikać. I tak już levela następnego nie wbijemy. 304 level i zobaczcie to. Pyk. I od razu z bomby 305. Ej, ładny został progres zrobiony dzisiaj. Żałuję, że odcinka nie dałem rady nagrać. Ale jest jak jest. No i teraz na 305 sobie zrobimy aweczkę i arenkę. Fajnie, fajnie. To co chciałem zrobić, to zrobiłem. Czy ja tu mam coś ciekawego do obejrzenia? Tej strefy mroku to ja nigdy nie oglądałem. No nie, co mieliśmy obejrzeć, to obejrzeliśmy. To możemy odznaczyć. 10 leveli równe wbite, a nie wiem z którym startowałem nawet. Poczekaj. Tutaj. To był chyba mój pierwszy log dzisiaj. 294. To nawet 11 leveli. No powiedzmy 10, ale z tym levelem z kalendarza no to 11. Fajny progresik. 305 level. W gildii się troszkę podnieśliśmy, że tak powiem. Siemanko Szymuś. A zobaczmy sobie jak tam topka. Kurwa, Namo top 1. Ten Namo to jest popierdol jakiś. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, żeby tutaj nikt nie myślał.
Co tu mamy? Lepongs ma 305, ty. A, tu jeszcze jest. 320, następny. Jakiś Toman Anderson. Nie zauważyłem go wcześniej. Czyli oni mają topowe levele. Co tu dalej jest? Lepongs 305, ten ma 314, ten ma 308. No my tu możemy na pewno, no te czarne gemy by się przydały, to raz. Ale też możemy sobie już wykopać kluczyk do piekła, nie? I może jutro to piekło ruszyć. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A w ogóle jaki jest teraz najwyższy level na serwerze? Bo powiem wam szczerze, że tak poza odcinkami to ja praktycznie w ogóle tego nie śledzę. Wiem, widziałem, ale ja go nie ubiję teraz. Za mocne staty ma. 332 ma BR, a nie, 336. A, no tak, 7 w dalszym ciągu. Tu ma 335. Tu ma 332. To są najwyższe levele teraz. 339 Dreamscape? A gdzie on jest? A czemu go nie ma w topce? Czy ja nie widzę? Nie, no nie ma go. Niżej? Czekajcie, bo on był w takiej gildii. Aha, 172 miejsce. Dlatego nie widziałem. Czemu on jest tak nisko w ogóle? A, dobra. Czyli to jest najwyższy level na serwerze, okej. W ogóle jeszcze myślałem o ulepszeniu itemków. Już mamy 300 level, więc można by je na jakieś, nie wiem, raz, nie wiem ile mamy surek w sumie, na ile nam starczy, ale na jakieś razy 3, razy 4 to zrobić. Ale w sumie dobrze, że tego nie zrobiliśmy, bo jutro jak wymienimy itemki na evencie epickim, to wtedy sobie też od razu ulepszymy. To też nam na pewno zboostuje troszkę postać.